Kością charakteru. Ale jeśli potrafisz przyznać, że jesteś romantyczny, czyli słaby, to tym samym pokazujesz swoją siłę. Nie ma kompleksu bycia romantyczną i 90% mnie, którą tu dziś widzisz, odnajdziesz w moich piosenkach. Czy dla miłości zrobiłabyś wszystko, jak śpiewają inni? Czy ja wiem? Dla miłości uczyniłam już sporo. Nie przyznam jednak, że zrobiłabym wszystko. Życie udowodniło mi, że są granice nie tego, ile możesz dać, ale raczej ile możesz przyjąć. Taneczna wersja piosenki I Will Love Again, Jeszcze Pokocham, różni się znacznie od reszty płyty, która jest raczej stonowana. W tym przypadku mamy do czynienia z muzyką dance. Czy istnieje zatem taneczna, dyskotekowa Lara Fabian? Kiedy twój repertuar koncertowy bazuje na muzyce klasycznej, na spokojnych, balladowych nastrojach, a występ trwa 2 godziny, jest rzeczą naturalną, że chcesz zmienić dynamikę wydarzeń na scenie. Remiksy taneczne realizują ten, słuszny jak sądzę, zamysł i podobają mi się. To także inna strona mojej osobowości. Jesteś porównywana do Céline Dion. Co sądzisz o tym? Porównania tego typu często wynikają z niewiedzy o artystach. Tylu oryginalnych twórców było w początkach swojej kariery porównywalnych niesłusznie z innymi znanymi już. Dlatego nie czuję się urażona takimi głosami. To normalne. To ludzka rzecz. Gdy pojawiła się Mariah Carey, pisano, że jest drugą Whitney Houston. Brian Adams był nowym Joe Cockerem, Oasis nowymi Beatlesami, a Barbara Streisand nową Judy Garland. Tak już będzie zawsze. Wynika to z niewiedzy dziennikarzy, ale zadaniem nas, artystów, jest udowodnić, kim jesteśmy naprawdę. Jesteś nie tylko piosenkarką, ale także bizneswoman. Masz własną wytwórnię płytową. Czy trudno jest być twardą kobietą biznesu i artystką zarazem? To trochę nie tak. Nie marzę o tym, by być bizneswoman. To konieczność. Po prostu nie mam wyboru. Jestem jednak przede wszystkim kompozytorką. Potem dopiero wokalistką. Ale coś trzeba jeść i dlatego idziesz do sklepu, by to kupić. Musisz mieć pieniądze. Nie da się ciebie zobaczyć z laptopem w ręku? Nie. Ale zawsze zobaczysz mnie z długopisem i kartką papieru, albo grającą na fortepianie. Jedna z polskich artystek powiedziała kiedyś, że na tydzień przed koncertem nie uprawia seksu ze względu na możliwości wokalne. Wywołało to burzę w naszym kraju. Co sądzisz na ten temat? Myślę, że to sprytna kobieta i ściągnęła na siebie uwagę mediów. Wydaje mi się, że to był krok bardziej zaplanowany niż spontaniczny. Jednak absolutnie nie podzielam takiego poglądu. To jest sportowe skojarzenie sfery życia i bardzo atletyczne. Tak, atleta tak być może myśli. Ja jestem mniej kompleksowo patrząca na swój zawód niż atleci.